Byłem świadkiem niestety bardzo smutnych właśnie, smutnego momentu niszczenia getta lwowskiego. Nie pamiętam, który to rok był, ale prawdopodobnie rok 43, kiedy getto, nie wiem dlaczego, ale ja przejeżdżałem tramwajem z centrum miasta do przedmieść Lwowa, obok getta, które było na tak zwanym Żółkiewskim, to była dzielnica Lwowa, gdzie byli skupieni Żydzie właśnie w getcie tym żydowskim. I przejeżdżałem jakoś dwukrotnie i właśnie widziałem, było otoczone przez SS i policję, i milicję, tam policję ukraińską. Widziałem niestety nieżywe osoby, jak również pewne egzekucje, które mi odkryły niestety w pamięci z tego okresu. To tragiczny okres.